Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Blair Witch. Gdzie jest mój psiak? Chodź, 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 chodź do mnie. Miałeś gdzieś kasetę w pysku, tak? I nie dostałam jej. Do czego to podobne? Chodź, 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 chodź. Mój drogi pieseczku. Dobra, czas zobaczyć, co to jest. Drzewo sobie runęło. Tu jest ten bunkier. It's Peter. Ellis to base. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? How did... Wait, a tape? In the middle of the forest? Ellis, are you serious? Yeah, those tapes, they make things appear, but... there's no time landing. We have to find the kid. He's in serious danger. Ellis, even if that's true, I can't let you go alone. We don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. No, Ellis, wait! God damn it! Z tymi kasetami wydaje mi się. Shot in those trenches I saw earlier. Come on, bullet. Let's check him out. Tak, czyli wydaje mi się, że tutaj pewne rzeczy można robić z tymi kasetami. Zaraz. Chciałabym tak obejrzeć. Kasetę, ale może nie tą. Zaraz. A jak mogę drugą włączyć kasetę? Zaraz. Plecaczek. Wskazówka. No właśnie. Oglądamy. I teraz tak. O. Jest! Ej, piłka się pojawiła. Dobra, wow. Zdziałałam cud. Cud. Pomaj, psiaku. Come on, boy. Peter's in danger and we're the only ones who can help. Tam też było na kasecie. Te drzewo takie powalone, które na początku jeszcze powalone nie było, więc może zaraz, najpierw jeszcze latarka, więc może właśnie też te drzewo jakoś trzeba będzie podnieść, ale to zaraz. Najpierw lećmy za psiakiem i za piłeczką, to znaczy za chłopakiem dokładniej, który piłeczkę nam zostawił. Gdzie on pobiegł? Czy ja jestem tempa? Tu jest, okej. Okay. Prowadzi mnie, prowadzi, ojej. You sure this is the right way, buddy? Przeraża mnie to trochę. Bo naprawdę, jak ja się tu zaraz zgubię, to będzie jedna wielka tragedia. Chyba, że psiak coś wie, a ja nie. Gdzie on... Kurde, gdzie on pobiegł? Tam? Nie. No prowadź, prowadź. See if you can find something, buddy. Zaraz, bo mogę na przykład... Mogę mu dać ją powąchać? Ja nie wiem, nie umiem tego chyba używać zbyt dobrze. Dobra, tu mnie prowadzi. Tak? Prowadzisz mnie tutaj? Ojej. Coś się dziwnego chyba dzieje. O rany, jak ja nie lubię być w takich wstrętnych krzaczorach. A, no nie. Jak ja się zaraz zgubię. Dlaczego? Dlaczego coś takiego okropnego się dzieje? Dobra.
Idę za głosem psiaka, idę i coś zaczyna się bardzo złego chyba dziać. O kurwa! Coś to było strasznego. Piesku, weź mnie ratuj. Obronisz mnie, mam nadzieję. Chodź, chodź, chodź. Spokojnie, spokojnie. Jajajajajaj, nie wiem co robić. Kuźwa, kuźwa. To jest coś mnie przeatakowało. A może ja będę pierdzielać? Zaraz, tam coś jest. Wow, zaraz. Czy światło latarki robi temu czy... Zwracaj uwagę na zachowanie balota jako bardziej. Nie oddalaj się od niego w trakcie walki. O proszę, to miłe. Zaraz, ale tu widzę światełko jakoś, jakieś, to bym chciała do niego chyba dobiec. Nie wiem co to jest, ale czuję się tu w miarę bezpiecznie. Dobra, jest psiaczek mój kochany. Jak rozumiem. Tym dziwnym... Zaraz, czy dziwnym potworom ja mogą coś robić światłem latarki? Czy mi się tak tylko wydaje? Dobra, jakieś dziwne drzewo, które widziałam na filmie, tak? Okej. Czy mi się tylko wydawało, że... Chodzi o to drzewo, tak? W ogóle to jest jakiś dziwny wagonik. O cholera. Dobra. Czyli tak, plecaczek. Jest kaseta. No, zaraz. Zaraz, nie. To było na samym początku. O. Tylko, że coś mnie chyba w ogóle... zaraz. No i dobra, przepraszam, że nagrywanie mi tak jakoś dziwacznie przerwało. Jestem tu w każdym razie. Dobra, wydaje mi się, że właśnie tutaj są te jakieś spory, nie spory. O, i tam... Dobra, to już widzieliśmy, fajnie. Tam jest to jakieś światełko, jak rozumiem, jakiś wagonik. I myślę, że do niego muszą dobiec. Nie wiem, czy z tymi czymś ja mam walczyć w jakiś sposób. Ale tak, to... to zdecydowanie... Tam to coś jak widzę. O. Nie wiem, i liczę, że światełko latarki, jakby to, odstraszy je ode mnie? Cholera? Nie wiem, wygląda jakbym im coś mogła robić. Właśnie moją latarką. O! Tak, to wygląda na walkę, moi drodzy. To znaczy... Zupełnie tak, jakbym... Jakbym rzucając światło latarki tym potworom, widziadłom, nie wiem, coś robiła. Czy on je widzi i on na nie szczeka? Tam to jest. A ja w ogóle chyba tak, prawym przyciskiem myszy mogę skupiać chyba tak jakoś
Nie wiem. Nie wiem, co mogą skupić. Zaraz. Tak w ogóle inaczej. Mogą to obejrzeć. I teraz tak. Przewinę do początku, kiedy jeszcze drzewo sobie stoi. Teraz. O, nie. Drzewo pada. No nie, ja nie chcę, by ono padło. O. Idealnie. Czy ja otworzyłam drogę? Nie. Zaraz, zaraz, ten wagon. Jest, 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 jest. Tak, udało mi się. Teraz tego drzewa nie ma chyba. Wow, czyli tak, tak jak myślałam, to świetnie. Grę może lepiej zapiszę gdzieś tutaj. Tak, czyli zdecydowanie mogę zmieniać rzeczywistość dzięki tym nagraniom. Dobra, odezwijmy się. Okay, czy tak? Yeah, I saw it on my way here. I'll be there in a minute. Over now. Czyli co? Co mam zrobić teraz? Nothing, eh? No bo co? Tam raczej nie chcę zeskoczyć. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to nie wiem, powrót gdzieś do tego jakby bunkra, do... nie wiem. Powrót gdziekolwiek, gdzieś, gdzie już byliśmy. Miło byłoby... Zaraz, tam jest ten wagonik jakiś. Ja bym chciała... Nie wiem, może wrócić tam do... Nie wiem. Jakiegoś bardziej już znanego mi miejsca. Nie wiem, którędy i gdzie ja idę. Dobra, jest tu jakieś to drzewo w miarę mi znajome. I tak, zawsze jest to jakiś punkt orientacyjny. O! Co? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over? Yeah, that's the one. Dość charakterystyczne. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you. Zgadzam się. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. What do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Emmett. You there? Emmett. God damn it. O kurczę, co jest, psieku? Co jest? To ja czuję potrzebę zapisania, zdecydowanie. Zaraz, psiak tutaj na coś czeka. A ja chciałabym... O! Zaraz, chyba mam rację, że... Tak, to jest chyba walka. Zaraz, już chyba... Wow! Chyba nauczyłam się w miarę to robić. Zaraz. Oj.
Tak, tak. Obstawiam, że to właśnie tak wygląda. Czyli tak, jak nasz psiak na kogoś czeka, na kogoś, na coś, na te spory, to ja mogę je wtedy chyba naświetlać. Tak? I... ojej. To telefon, tak? A message, but there's no reception. Ale to jest horror, więc Elis, nie dziw się proszę, menu, historia, wiadomości, dobra. Think of getting used to things not making any damn sense. Aha, wyjątkowo dziwne, a w międzyczasie jeszcze od Jess coś przyszło. Dobra, czyli lepiej być cały czas w ruchu. Okej, zrozumiałam. I to rozumiem była jakaś walka z potworem, stworem, nie wiem. Nie wiem czym w sumie. Czy to jest jakiś samochód? I pytanie, zaraz. Udało mi się chyba pokonać stwora, potwora. Więc to może lepiej zapisać i... samochód? A w środku lasu. To był wrak przecież. Nie? No właśnie. To dobrze, że nie tylko ja to widzę, ale szkoda, że Elis jest w sumie wariatem trochę. Coś tu jest napisane. Zobaczmy. Światło. Mhm. Ja już odkryłam, że światło działa nam na pomoc. Kurde. Dlaczego to jest zamknięte? Skąd ją? No i mamy problem. Jak się dostać do samochodu? A, dobra. Miłe, że gra nam coś podpowiada. A może powinnam... No właśnie. Czyli tak, krótkofalóweczka. I dzwonimy na kanał trzeci, ale to przerażające. Rozumiem, że w samochodzie. Elis, co nas to obchodzi? Dopóki daje nam wskazówki, to róbmy co trzeba. Ale zaraz, no... Jak ja mam włączyć światła? Skoro nie mogą się tam dostać. To jest dziwne wszystko. O, on coś przyniósł. Co to jest? Klucz. O, proszę. Kochany piesek. Mogę go jakoś... Zaraz. Były fajne takie opcje. Jakieś na przykład pogłaszcz. O, chcę pogłaszczać. Uroczo. A mogę... Nie, karcić nie będziemy. Dobra, zajmijmy się lepiej samochodem. Stay here, boy. Dobra, właśnie. Możemy wsiąść tu na pewno i chyba trochę popatrzeć, co tu jest. Ojej, ale to... Czy przyjdzie mi coś robić z tym wszystkim? Another missing person? Można nawiązać kontakt. Okej. To mam coś zrobić? Boję się trochę tego wszystkiego. O, tu coś jest. No battery. A to? I should take a look under the hood. O nie. To nie skończy się za dobrze, bo się nie znam na takich rzeczach. Cholera jasna, co to?
mam coś robić? Proszę, niech gra zrobi to łaskawie za mnie. Ja nie chcę kombinować. O, to działało? Zobaczmy. Czy powinnam za boletem iść? No co, nie wiem. O, coś tu jest. Cholera. Dobra, ten jest chyba przepalony. Zaraz, zaraz, tutaj mamy. Zapalniczka raczej nie jest mi potrzebna. O. Dobra. Mogą coś zmieniać. Dobra. O! I stała się światłość. O to chodziło? Ej, stał się dzień w ogóle. To latarki chyba nie potrzebujemy, co? Na to by wyglądało. Nie wiem, mam iść tędy, czy jak? Dobra. Prowadź. Prowadź mnie dokądś tam. A mogę mu zlecić szukanie czegokolwiek? Bo ja w sumie pojęcia nie mam, gdzie niby miałabym iść. No pięknie. Dobra. Stała się światłość. Tu, jak rozumiem, mogę iść. Ale nie wiem, czy chcę, ale dobra. Skoro on jakoś tak dziarsko w miarę zszedł, to znaczy, że chyba mam tu iść. O, bullet już tu jest. Oj. SMS-ik przyszedł. A zaraz, menu, historia połączeń gry. No ciekawe, czy mogę jak... O, od Jess. Dużo wiadomości. Jess. Zaraz. Zobaczymy sobie gry. O, co? Serio? O, wężyk! O kurczę, ale ekstra. Nie, no ja nie wierzę, że takie bajery są w tej grze. Dobra, to? A fajne. No ja nie mogę. Statki! O kurczę, to jest cudo. Ja już kocham Blair Witch. Uwielbiam tę grę. W ogóle chciałabym taki telefon cegłę mieć. Umarłam. Super Rex. O, a to? O, fajne. Koty, a mogę gryźć koty? Ptaszyska? A nie, ptaszyska mogą mnie zabić. Fajne. Ale zaraz. Książka telefoniczna. Zadzwonią do Jess. Ciekawe, czy zasięg ktoś złapie, czy nie. Czy w ogóle... Jess, isn't it a bit early for you? No. Why would it be? You don't want to talk? No. It's good to hear your voice. Listen, I'm sorry about before. Seems all I do is apologize, and then I say something stupid again. Yeah, and I keep coming back for more. Guess I'm a glutton for punishment. Bywa. It's like we're trapped in a never-ending cycle of bullshit. A perpetual bullshit machine. They should hook us up to the grid. We could probably power up a small city. Hey, as long as we're nie łapię jego żartów, serio. Sam się z nich śmieje, brawo. We were good for a while, weren't we? Yeah, I guess we were. So, what happened? I don't know, Ellis. Life happened. Yeah. Mine ja bym powiedziała raczej shit happens, ale dobra. To jest bullet. Yeah. Better get to it. Call you later, okay? I'll hold you to it. Dobra, jest jakaś rzeka, ale obstawiam, że nie będziemy w niej pływać.
tylko raczej okaże się, że nie możemy przez nią dalej przejść i trzeba będzie czegoś... Stay. O nie, czyli jednak kąpiel w rzece? Dobra, mam przez nią przejść tak po prostu. No, też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że nic mnie nie zeżre przy okazji. Tak? Tu? Idziemy? Dobra. Wygląda na to, że mam iść tutaj chyba. Chyba, no właśnie. Żebym to ja wiedziała. Wygląda to jak na jeszcze dalszą część lasu. Jest jakiś chyba zapis. Oj, i coś znalazłam. Co to jest? Two sets of footprints. Both heavy set. Male. One's barefoot. No nie wiem, jeśli ktoś zgubił buty w rzece na przykład. Well, if I don't get you, they sure will. No, palacz i śmieciarz jakiś w dodatku. Znaczy śmieciarz. Chodziło mi, że ten, kto śmieci, a nie, że kto zbiera. Ojej, co jest? What'd you find? Łopata, kurwa. Good boy. They move aside. O nie. Boją się, co tu możemy odkryć. It's okay, buddy. I don't like it either. Just let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Czy to jest to, o czym ja myślę? O kurwa. We were just... I don't understand. Emmett. Oh god. Fuck. Nie wygląda zbyt świeżo. The killer... skinned his face. Clean cuts. Probably post-mortem. Dobra, przynajmniej, że chociaż po śmierci, a nie na żywca czy coś. Ja pierdolę. Ale się władowaliśmy. Lenning's badge. Oh, no one deserved it more than him. Okej. Lenning was tough. Experienced. He wouldn't let a killer surprise him. It had to be someone he knew. Może to nam coś powie. Aneta. No właśnie. Pewnie się tego dowiemy. Cholera. Może to te stwory go dorwały, co? Te dziwne takie. Tylko, że teraz to jest jasno. Ej, psiaku, co jest? Chodź do mnie. Przyniosłeś mi coś? Co to jest? O, kolejna kaseta. To wiecie co? Na razie jest to świetny moment na koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. A na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.